Cześć, z tej strony Łukasz, szefa z grami. Dziś chciałbym Wam pokazać kolejną polską grę, która jest wyjątkowa, a tym razem wyjątkowa jest z tego prostego względu, że nigdy o niej nie słyszeliście. Jest to Imperium Galactica, wydane przez firmę Mirage. Czemu o niej nikt nigdy nie słyszał? Nie mam żadnego pojęcia, nie było żadnej recenzji w żadnej z polskich gazet. Gra wyszła w 1994 roku, w tym samym czasie, kiedy Enemy Unknown, UFO, Doom 2, Donkey Kong, Country na Nintendo, SNES i kilka innych gier już bardziej rozwiniętych technologicznie, ponieważ gra Imperium Galactica jest strategią 4X, której bliżej do Excela niż do prawdziwej gry z 1994 roku. Nie będzie to recenzja, nie będzie to też do końca omówienie samej gry, ponieważ jestem na to zbyt głupi, ale stwierdziłem, że warto o tej grze opowiedzieć, ponieważ na przykład mi ona umknęła wielokrotnie, przeglądając bazę na Moby Games, wchodząc na firmę Mirage i tam widziałem, no Imperium Galactica to pewnie musi wydać tą gierkę z 1997 bodajże roku albo 6, teraz już nie pamiętam. Była taka strategia całkiem fajna, kosmiczna i tak dalej i byłem przekonany przez cały czas, że to jest ta gra. Aż ku mojemu zdziwieniu w jednej z paczek z polskimi grami nagle okazuje się, że jest Imperium Galactica i jest to zupełnie coś innego. Gra jest, z góry mówię, niesamowicie trudna. Jest jej bliżej do gry planszowej niż do gry komputerowej z krwi i kości. Może to są moje prywatne odczucia, może za mało grałem w gry strategiczne, jednak wyraźny podział tury na kilka faz, czyli badania, handel, dyplomacja, świadczą o planszówkowych korzeniach samej gry. Jest przedstawicielem 4X, czyli to było Expand, Explore, Exterminate i coś tam jeszcze, teraz już nie pamiętam. W wielkim skrócie mamy wielki kosmos, po którym zasiedlamy jedną z planet, tam budujemy swoją bazę, budujemy kolejne statki, wyciągamy surowce, budujemy kopalnie, przenosimy się na kolejną planetę, nagle spotykamy jakiegoś oponenta i się z nim bijemy i wszystko to się dzieje w grafice rodem z lat głębokich 80. Natomiast ku usprawiedliwieniu znowu mogę powiedzieć, że gra została stworzona praktycznie przez dwie osoby. Nie podważam w żaden sposób mechaniki tej gry, ponieważ nie jestem do końca w stanie, nie byłem w stanie się do końca w nią wgryźć. Powtarzam jeszcze raz, mówię o tej grze z kronikarskiego, powiedzmy może obowiązku. To źle powiedziane, chciałem o niej powiedzieć, chciałem, żebyście tę grę zobaczyli, jednak nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was dzisiaj chciał w nią zagrać, a jeszcze mniejsza liczba z Was, która by chciała w nią zagrać, byłaby w stanie w nią zagrać i jeszcze w ogóle nie tak może wygrać. Wynika to też z tego, że wyczytałem na samym końcu, w instrukcji są wrażenia beta testerów, tak to powiedzmy, gdzie wyjaśnione jest, że średnio jedna gra trwa około 40 godzin, więc w dzisiejszych czasach jest to praktycznie niemożliwe, żeby ktoś tyle przeżył. Więc tutaj pozwólcie, że będę się posiłkował przez troszeczkę instrukcją, żeby Wam mniej więcej nakreślić, co w tej grze można robić. Obawiam się, że z pamięci byłoby to dość trudne. Instrukcja też jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba w ogóle, podobają mi się bardzo artworki. Nie wiem, czy będzie widać, ponieważ wyłączyłem autofokus, żeby nie latał mi po regale. Bardzo mi się podoba okładka. Jest bardzo prosta, a z drugiej strony pokazuje dużo. Podoba mi się ten kosmos w czcionce i planetę. Z tyłu zbyt wiele nie ma, nie wiem, to jest taki bardziej głębokiej ostrości. W każdym bądź razie sama gra dzieli się na kilka tur. Zaraz wam tylko powiem, na fazy. Jedna tura dzieli się na fazy. Jedna tura to jest jeden rok, to też jest ważne. Tura dzieli się na fazę handlu, fazę modyfikacji wskaźników, fazę wynalazków, faza budowania, faza negocjacji, pierwsza faza ruchu, pierwsza faza walki, druga faza ruchu i druga faza walki. I przysięgam, że to jest Wypisz Wymaluj, to druga gra planszowa o podboju kosmosu dzisiaj. Sama instrukcja jest bardzo gruba. Tak, nie wiem, co to parę. No jest bardzo gruba, jest gruba. Podoba mi się też to, że tutaj są zawarte tutoriale. Wydaje mi się, że sami twórcy byli świadomi tego, że stworzyli bardzo trudną grę. I tutaj mamy dosłownie, jak skolonizować pierwszą planetę, poradnik chłopatologiczny. Tutaj dosłownie w punktach jest napisane, co zrobić, żeby podbić swoją pierwszą planetę. I mimo tego nie udało się tego zrobić. Także tutaj ciągle to IQ jest zdecydowanie zbyt niskie. Na końcu są sposoby na zwycięstwo i to są porady beta testerów czy graczy, którzy tą grę grali przed wydaniem.
I notka od autora. Na zakończenie chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka wskazówek do gry oraz zachęcić użytkowników tego programu do gry z przyjaciółmi. Jednak musimy lojalnie ostrzec, że jednym z najlepszych sposobów zakończenia przyjaźni obok pożyczenia od przyjaciela pieniędzy może okazać się próba zagrania w nim w Imperium Galactica. Przedstawiam opinię trzech graczy testujących ten program. Rozgrywka, o której jest mowa, trwała około 40 godzin rozłożonych na 4 posiedzenia 10-godzinne. Zakończyła się zwycięstwem Kodan, to jest jedna z frakcji z gry. I tutaj, no 40 godzin dzisiaj na grę strategiczną, to myślę, że nikt nie ma tyle czasu. Nikt nie ma dzisiaj 40 godzin. Gdybym miał 40 godzin, to krążyłbym dookoła Ziemi. Po prostu. Są podane właśnie wypowiedzi trzech osób. Każdy ma swoje sposoby na zwycięstwo. Na początku gry nie zaczynaj badań nad nowymi technologiami. Maksymalnie szybko skolonizuj planetę o dobrych parametrach. Dopiero wtedy zacznij badania w dziedzinie zaniedbanej przez innych graczy. Musisz łatwo i dobrze wymienić się wynalazkami, a popyt decyduje o cenie. Także nie jest to gra dla młodych ludzi. Jeżeli ktoś ma ochotę i ktoś ma chęć zagrania w tą grę, niech do mnie napisze. Udostępnię, znaczy sama gra jest udostępniona, nie wiem do końca jaki jest instrukcją, a gwarantuję, że bez instrukcji w tą grę nie da się grać. Graficznie, oglądając screeny jeszcze na Mobi Games, nie ukrywam, że troszkę oszukiwała, ponieważ miałem wrażenie, chociaż tam, no nie, troszkę animacji jest w czasie walk. Nie jest to do końca takie złe, ale to naprawdę musi być. To jest gra dla kogoś, kto lubi siedzieć w Excelu. Jest tam po prostu milion tabelek. W 1994 roku, słuchajcie, można było samemu w tej grze można modyfikować pojedyncze statki kosmiczne. Czy mają mieć więcej dział, czy mają mieć więcej silników. Można modyfikować floty, rozbijać je. To jest totalny dosłownie kosmos. Coś, czego ja nie ogarniam i na coś, na co nie mam zupełnie czasu. Mam nadzieję, że być może ktoś z Was ten czas znajdzie i da tej grze szansę, ponieważ wydaje mi się, że może warto. No jeżeli ktoś jest fanem planszówek, to jest to idealne rozwiązanie, ponieważ wtedy nie trzeba rozkładać tych wszystkich żetonów na stole i się męczyć, a można grać wszyscy na innym komputerze i wtedy też będzie pewnie fajnie. Chociaż tego do końca nie gwarantuję. Fajne jest też to, że są dwa poziomy trudności dla komputerów, ponieważ można na szczęście grać z komputerami, chociaż wyraźnie twórcy tutaj polecają grę z przyjaciółmi, też z tego względu, że mamy zaawansowane tutaj opcje dyplomacji i handlu, które w grze z komputerem w zasadzie ograniczają się do dawania pieniędzy w dyplomacji, żeby być przyjaciółmi, a myślę, że z żywymi przeciwnikami byłoby to o wiele ciekawsze. Inteligencje komputerów są dwie. Jest inteligencja taka bardziej pokojowa, czyli to się rozwija ekonomicznie, naukowo, ma małą flotę, raczej nie atakuje. No oczywiście jest też druga, taki mały komputerowy Hitler, który po prostu naparza nas przy pierwszej możliwej okazji. I to też jest super, że w trakcie walki, jak już walczymy, w ogóle tam poziomów strategii jest trzy są. W każdym razie z tego strategicznego planowania dochodzi do walki. Możemy nawet wybierać, w co mają strzelać nasze statki kosmiczne i każdemu z nich możemy wydawać inny rozkaz. Czy mają strzelać do losowo wybranych statków, czy do myśliwców, czy do niszczycieli, czy do krążowników. To jest totalny po prostu kosmos. Jest tego tutaj masa. Tutaj możecie zobaczyć, nie będzie widać typy kadłuba, które można sobie wybudować. Jakie są ceny, czy mamy pakować w prędkość, czy w moc tego samolotu. Teraz statków kosmicznych jest 5, myśliwce są, niszczyciele, krążowniki, pancerniki, jest super pancerniki. Dla kogoś, kto ma łeb, nie odpada rady, myślę, że tak naprawdę może sprawiać wiele przyjemności. Ja niestety odpadam i muszę zostać przy grach poziomu elektrobady, chociaż tam też się w zasadzie gubię. Gra strategiczna dla komputerów IBM, to też jest ważne, gra została wydana przez... Zawsze zapominam o tych rzeczach. Gra została wydana przez Mirage na komputery klasy IBM PC. Wymagania są bodajże tutaj AT. Jeżeli ktokolwiek z Was gra w tą grę, albo w ogóle słyszał o tej grze, co niesamowicie wątpię, to niekoniecznie da znać i może jakieś wspomnienia, cokolwiek, będę niesamowicie wdzięczny. Także słuchajcie, to z mojej strony w zasadzie tyle. Kolejna gra do poznania, Imperium Galactica. I w razie czego życzę udanych łowów w kosmosie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.